Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W Kijowie z niezapowiedzianą wizytą pojawił się Antony Blinken. Oficjalnie ma on dyskutować o bezpieczeństwie Ukrainy. W sumie po nic więcej o tam nigdy nie przyjeżdżał. Przywiózł nową dostawę uzbrojenia, wyjątkowo dużą w porównaniu do ostatnich, bo wartą około miliarda dolarów, ale w porównaniu z pierwszymi miesiącami to i tak jest nic. A i do ogłoszenia tego nie musiał na Ukrainę przyjeżdżać. Oznacza to jedno. Pożar w burdelu się roznosi. Ostatni raz niezapowiedzianą taką wizytę odbył w związku z ociągającą się ofensywą na Wiosnę. Pytanie, po co rzeczywiście więc teraz przyjechał? No nieoficjalnie mówi się, że Ukraina ma na pokazanie wyników czas do jesieni. No wrzesień już mamy, wyników brak. Biały Dom ma teoretycznie jeszcze szansę na wyjście z tego konfliktu przed wyborami, no bo rok to dużo czasu, a wyborcy mają pamięć złotej rybki. Zresztą można to wszystko i tak zwalić po prostu na barki korupcji na Ukrainie. Oczywiście w takim przypadku i tak sam Blinken i przyjaciele idą do odstrzału jako element tej korupcji. Więc w ich personalnym interesie jest przekonać resztę establishmentu do swojego stanowiska. I podobno to jest właśnie taka bardziej wizyta samego Antonego niż szefa amerykańskiej dyplomacji. I miał on omawiać sprawę z Jermakiem, szefem gabinetu prezydenckiego. I podobno Blinken ma przeciągnąć termin negocjacji, gdzie do listopada. No zatem zamierzają do tego czasu pewnie wykombinować jakąś prowokację, ofensywę ostatniej szansy, no cokolwiek. No bo w jakieś przełamanie teraz na Zaporożu to już nawet i Blinken pewnie nie uwierzy. No bo na Zaporożu w akcji pojawiły się Challengery. I póki co wypadają jeszcze gorzej niż Leopardy. Udokumentowane mamy na razie dwa zniszczenia, choć to się wiąże bardziej ze sposobem ich użycia, bo zniszczone zostały w wyniku rosyjskiego natarcia. Jeden przez artylerię, drugi przez wojska powietrzno-desantowe. I to jest dla mnie zabawne, że one już się od jakiegoś czasu tak kręcą wokół pola bitwy, ale nigdy w walkach nie uczestniczą. Zupełnie jakby jakaś niewidzialna ręka je ciągnęła do tyłu, jak jakiegoś psa na smyczy. Po co Ukraińcom czołgi, którymi nie mogą walczyć? Nie wiem. Co ciekawe, Brytyjczycy już zapowiedzieli, że nie wyślą kolejnych. Challengery są powoli już wycofywane ze służby i prawdopodobnie ktoś tam liczy na ich ewentualne odsprzedanie do jakiegoś Bantustanu. No ale nawet w Bantustanach prawidła rynkowe obowiązują, a Ukraina im dobrej reklamy nie zapewni. W każdym bądź razie Rosjanie przechodzą tutaj już powoli do kontrataków, póki co bez szału, no ale zawsze. Pewne postępy mieli też zrobić w Marince. Tam już mamy niewiele miejsc, gdzie Ukraińcy mogą się schować, choć znowu pytanie, czy nie wybudowali kolejnej linii obrony za miejscowością. No bo czasu mieli wystarczająco. Póki co żadne ze zdobyczy w okolicach Doniecka nie przyniosły jakichś poważniejszych zmian, no ale ostrzały są w tym mieście prawie codziennie, więc takie wzmocnienie morale może pomóc. Jeśli chodzi o ostrzały w obwodzie donieckim, to Kijów znowu oskarża Rosjan o ostrzał bazarku w Konstantynowce. Problem w tym, że pocisk na nagraniu stamtąd leci z zachodu. I prawdopodobnie to był pocisk przeciwradarowy ze względu na stosunkowo mały wybuch. To już nie pierwszy raz, gdy coś się psuje w ukraińskiej armii. Za dwa tygodnie temu w Kramatorsku, czyli z jakieś 20 km dalej, rozbiły się dwa helikoptery. Jeśli chodzi o prawdziwe ataki rosyjskie, to zaatakowano znowu port w Reni i Kijów. Kreml no powoli wraca do tych codziennych ataków na dalekim dystansie. Plany rekrutacji uciekinierów ukraińskich nie wypalił, przynajmniej w Niemczech. Niemcy nie dostały żadnej oficjalnej prośby, a wszyscy Ukraińcy mają status uchodźców bez względu na płeć. No tak mniej więcej brzmi komunikat rządu. Nasz się na razie nie wypowiedział. Niemcy odmówiły czegoś Ukrainie.
no to oznacza, że jest już naprawdę źle. Choć jest to koniec końców dobra decyzja. Podobno mają przecież tylu ochotników, a straty praktycznie zerowe, no to niech walczą. A grono ochotników się powiększyło o potężny batalion Bolivara, założony a jakże przez świtę niedoszłego prezydenta Wenezueli, Juana Guaido. Rząd na uchodźstwie rozwiązał się kilka miesięcy temu, no więc ich sponsorzy nie mają już z nich pożytku. A tak mogą jeszcze rozminować trochę teren. No i porobić zapewne propagandę. No, te narodowe formacje prawie zawsze tworzone są z obywateli krajów wrogich Zachodowi, tudzież neutralnych. Nie ma na przykład jakiegoś legionu amerykańskiego czy brytyjskiego, choć to największa grupa turystów. Z tym, że jest to propaganda bardziej na użytek wewnętrzny, no bo w Wenezueli to większość nawet nie wie, gdzie jest ta Ukraina. Ale można to przedstawić jako światowe poparcie dla sprawy. Choć w każdym kraju się znajdą oszołomy, a te oddziały są niewielkie. Bo powstał jeszcze kolejny oddział, tym razem z ochotników z samej Rosji. Mianowicie kompania baszkirska. Już nie legion, nie batalion, a po prostu kompania. No oni sami już nie mogą ukryć, jakim są planktonem. Oczywiście dążą oni do wyzwolenia Baszkirii. I tu znowu niespodzianka, bo ta wolna Baszkiria ma być częścią Federacji Uralu. Znowu ci separatyści mają tak małe poparcie, że nawet jakieś wydmuszki nie są już w stanie z nich zrobić i muszą ich teraz łączyć w grupy. Jak dla mnie, no to te rządy na uchodźstwie to powinni zlikwidować i wysłać ich po prostu na front, no bo tak to tylko kasę ciągną, a do niczego się nie przydają. Władimir Putin spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem w sprawie współpracy wojskowej. USA już zapowiedziały, że kraj ten poniesie za to konsekwencje, a to oznacza jedno, boją się. I w sumie powinni, no bo Korea może jakimś mocarstwem nie jest, ale ma wszystko, co aktualnie Rosji do tej wojny potrzeba. To jest moc przerobową w fabrykach amunicji. Pociski artyleryjskie w zasadzie się nie zmieniły od II wojny. Kraj ten aż takim syfem, jak się nam mówi, nie jest. No to są takie Chiny w miniaturze. Przy czym zdecydowanie większą część ich produkcji przemysłowej, no to sektor zbrojeniowy. I może całego głodu pocisków nie pokroją, ale krajów sprzedających amunicję Rosji jest już kilka. I jak to się wszystko zbierze do kupy, no to jest ona... No to ilość tej amunicji jest spora i Rosja będzie mogła tę wojnę w zasadzie prowadzić w nieskończoność. W przeciwieństwie do Zachodu, gdzie umówmy się, no są ważniejsze teraz problemy niż kto zasiada w Kijowie. Na Krymie zakończono ostatecznie naprawy mostu. Oczywiście rów wznowiono dużo wcześniej, ale wiadomo, że wykończenia zajmują najwięcej czasu. Zniszczenia były dużo mniejsze, to i dużo szybciej to zakończono. Przy poprzednim ataku całość skończyli w pół roku. Armenia ma przeprowadzać w następnym tygodniu ćwiczenia. I to co ciekawe, przy udziale delegacji amerykańskiej. I wszyscy już skaczą z radości, że Armenia się od Rosji odwraca. Ja bym poczekał. Rządzący tam Paszynian to jest klasyczny bezkręgowiec. Na tę chwilę Rosja jest zajęta, a jego rodzina pewnie od jakiejś fundacji dolary dostaje. Jak to się wszystko skończy, to grzecznie wróci. Nawet dużo bardziej uzachodnione państwa jak Mołdawia nie zrywają stosunków gospodarczych z Rosją, a tylko to się w zasadzie teraz liczy. A jego rząd już raz się rozpadł, więc też zbytnio kozaczyć nie może. Już nie mówiąc, że z końcem Ukrainy będziemy mieli koniec i budżetu na Kaukaz, więc Amerykanie się sami zwiną. Mamy kolejny skandal obyczajowy na Ukrainie. I to z udziałem samego księcia brytyjskiego. Andrzeja konkretnie, brata obecnego królika. On był już od dawna znany ze swoich dziwnych upodobań, a jest jednym z najbardziej znanych klientów niejakiego Epsteina. I za to plus kilka innych skandali z udziałem nieletnich, a tak dokładnie to zabycie złapanym na tych skandalach, bo nikt wcześniej nie miał z tym problemu, został on odsunięty od publicznych funkcji. Choć nie całkowicie, jak widać, bo przyjechał on z delegacją do Kijowa,
gdzie w jednym z klubów przyłapano go z dwójką dzieci. Chłopcem i dziewczynką, tak mniej więcej w przedziale 10-12 lat. Zdarzenie wyszło na jaw niedawno, choć miało miejsce na początku lipca. Zarówno miejsce, jak i osoba nie dziwią za specjalnie, a i służby ukraińskie mają haka w ten sposób na brytyjską rodzinę królewską. Dewianci w kręgach władzy to są osoby bardzo pożądane, no bo można nimi w ten sposób manipulować. Poczytajcie sobie chociażby o operacji Hyacint i różowych teczkach. Zresztą nie tak dawno miała miejsce u nas afera podkarpacka. Alfonsi tamtejsi to przecież Ukraińcy byli. A Ukraina no to największy eksporter usług seksualnych, więc trudno, żeby tamtejsi ludzie nie wykorzystywali tego i do celów politycznych. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.